Cześć! W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się budżetowemu interfejsowi audio USB Q24, który w chwili nagrywania tego filmu możemy dostać w Chinach za plus minus 200 zł. Sprawdzimy, co oferuje w tej cenie, jakie ma ograniczenia oraz dla kogo może być dobrym wyborem. Q24 to interfejs, który obsługuje częstotliwości próbkowania do 192 kHz przy 24-bitowej głębi, co teoretycznie daje nam dużo przestrzeni do pracy z dźwiękiem, zwłaszcza jeśli chodzi o wokal. Znajdziemy tutaj dwa wejścia mikrofonowe z preampami o wzmocnieniu od plus 3 dB do plus 60, co powinno wystarczyć do większości mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych. Interfejs wyposażony jest też w wejście instrumentalne Hi-Z z wzmocnieniem do plus 40 dB, co pozwala podłączyć po kablu gitarę, np. elektryczną, i nagrać jej sygnał bezpośrednio do komputera. Jeśli chodzi o parametry, Q24 posiada zakres dynamiczny wynoszący 82 dB, co na pierwszy rzut oka wydaje się wartością wystarczającą, ale warto wspomnieć o jednej dość istotnej kwestii. Interfejs generuje zauważalne szumy zarówno na wejściu, jak i na wyjściu i jest to szczególnie słyszalne przy podkręconym wzmocnieniu, np. przy nagrywaniu mikrofonów dynamicznych czy w trakcie odsłuchu przez słuchawki. Teraz słyszycie nieobrobiony dźwięk nagrany właśnie na tym interfejsie przez mikrofon Shure SM58. Nie używałem do tego żadnego zewnętrznego przedwzmacniacza, aby uzyskać poziom sygnału na poziomie minus 18 dB w piku. Musiałem gałkę gain przekręcić na nieco ponad połowę. Teraz ten dźwięk skompresuję. No i słyszycie, jak to brzmi tak po prostu. Trzeba chwilę posiedzieć, aby ten dźwięk oczyścić i doprowadzić go do używalnego stanu. Dla niektórych użytkowników może być to poważna wada, zwłaszcza jeśli zależy im na czystym dźwięku bez dodatkowych zakłóceń. I tutaj przydaje się booster mikrofonowy, który podbije sygnał jeszcze przed interfejsem, żeby gałka gain nie musiała być specjalnie wyśrubowana. Ja testowałem booster od Behringera, ale w mojej opinii nie jest to rozwiązanie jakkolwiek opłacalne. Ja wolałbym dopłacić do interfejsu wyższej klasy. Dużo fajniej robi się, kiedy zaczynamy mówić o funkcjach tego interfejsu, ponieważ, jak wspomniałem, mamy do dyspozycji dwa porty combo XLR stereo, czyli możemy na dwóch kanałach nagrywać dwa osobne źródła dźwięku, np. mikrofon i gitarę, pokrętła sterujące głośnością odsłuchu w słuchawkach, monitorach odsłuchowych i sterujące balansem głośności między sygnałem z wejść mikrofonowych a dźwiękami z komputera. I tutaj bardzo istotna wada. Interfejs nie posiada przycisku, który permanentnie odłączałby odsłuch wejścia mikrofonowego w słuchawkach. To znaczy, że nawet jeśli przekręcimy gain na zero, balans damy maksymalnie w prawo na DAW, to przy podkręceniu głośności słuchawek na zbyt wysoki poziom będziemy słyszeć mikrofon, co dla mnie jest mega dziwne. Udało się również zmieścić funkcję loopback, która działa tak, że przechwytuje to, co słyszymy na komputerze, w systemie, i sprowadza ten sygnał na wejście interfejsu, co jest bardzo przydatne choćby przy samplowaniu, bo wystarczy, że słyszymy tylko jakiś dźwięk, na przykład na YouTubie, naciśniemy przycisk loopback i możemy to, co słyszymy, od razu nagrać bezpośrednio do naszego DAW-a. Oprócz tego mamy z tyłu porty jack i RCA na ewentualne głośniki czy monitory, dodatkowy port micro USB do dodatkowego zasilania, które jednocześnie może stabilizować przepływ prądu do interfejsu, gdy nasz port USB nie domaga lub pozwala korzystać z interfejsu bez komputera. To znaczy, możemy podpiąć interfejs do wtyczki do prądu, a interfejs do np. głośników bądź kolumny, a do interfejsu mikrofon. Fajna sprawa, kilka razy testowałem i dobrze to działa. Standardowo mamy port USB typu B, żeby podłączyć interfejs do komputera, przycisk włączający zasilanie Phantom, a także śrubę do podłączenia uziemienia, gdyż interfejs jest w metalowej obudowie, dlatego w niektórych warunkach może być konieczne podłączenie tego uziemienia osobno, na przykład korzystając z interfejsu bez komputera i tam z jakimiś kolumnami. Chciałbym się pochylić chwilę przy nagrywaniu instrumentów.
Jeśli szukacie interfejsu, żeby podłączyć do niego gitarę, w DAW-ie nałożyć efekty, przestery i tym podobne, a w słuchawkach słyszeć odsłuch gotowego już sygnału w czasie rzeczywistym, to musicie o czymś wiedzieć. Ten interfejs nie posiada własnych sterowników. To znaczy, że wykorzystuje on standardowe sterowniki ASIO for All, dlatego jeśli chcecie uzyskać możliwie najmniejszą latencję, będziecie musieli trochę w tych sterownikach pogrzebać. A jeśli macie dosyć słaby komputer ze słabym procesorem, to taki efekt może być niemożliwy do uzyskania. Ja korzystam z FL Studio i w moim przypadku akceptowalną latencję dało się uzyskać przełączając sterownik w DAW-ie na FL Studio ASIO. Natomiast miejscami pojawiały się artefakty, zacięcia i lagi, więc raczej jest to ustawienie tylko pod nagrywanie. Do obróbki już się przełączałem na zwykłe ASIO. Nie testowałem tego interfejsu na MacBooku, dlatego przepraszam, ale nie wiem, czy tam sytuacja może nie być lepsza. Jest spora szansa, że może tak być. Q24 to rozwiązanie skierowane dla osób, które szukają absolutnie najtańszego sposobu na nagrywanie dźwięku z kilku źródeł jednocześnie. Dla muzyków czy podcasterów dopiero zaczynających swoją przygodę z nagrywaniem może być to ciekawa opcja, choć należy pamiętać o tych wszystkich wspomnianych szumach i wcześniej wspomnianych bolączkach. Jeśli podstawowa obróbka dźwięku nie jest wam obca, to myślę, że jako awaryjny interfejs może być całkiem spoko opcją. Więc podsumowując, Q24 oferuje sporo funkcji jak na swoją cenę, zbalansowane wejścia, wejście Hi-Z, wsparcie dla wysokich częstotliwości, próbkowania, jednak szumy, które generuje, mogą być problemem dla bardziej wymagających użytkowników, ale jeśli szukasz czegoś w niskiej cenie i potrafisz zaakceptować te kompromisy, warto dać mu szansę, choć ja mimo wszystko wolałbym kupić coś lepszego, najlepiej z własnymi sterownikami.